Cześć, z tej strony Maciek. Witam Was po raz kolejny z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Dzisiaj po dłuższej przerwie porozmawiamy sobie o kolejnej książce, a będzie to Laponia. Wszystkie imiona śniegu autorstwa Marty i Adama Biernatów. Nie da się ukryć, że kiedy zobaczyłem zapowiedź tej książki na stronie wydawnictwa poznańskiego, wręcz nie mogłem się doczekać jej wydania. Ma na to wpływ zarówno piękna okładka, która mi się niesamowicie podoba, jak i fakt, że sam niedawno byłem w podróży autostopowej po Laponii i chciałem odnieść swoje doświadczenia do tego, co czuli autorzy. Link do nagrań z mojego wyjazdu do Laponii znajdziecie gdzieś tutaj. Zacznijmy od dwóch słów na temat wydania książki. Jak już powiedziałem, jestem wielkim fanem designu okładki, którą uważam za jedną z najładniejszych w ostatnich latach. Całość wydana jest schludnie, estetycznie, ale jako że autor zdjęć podany jest jako współautor książki, można by spodziewać się tego, że będzie ich znacznie więcej. Jeżeli chodzi o treść książki, to muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś zupełnie odmiennego. To, czego oczekiwałem, to książka podróżnicza opisująca osobiste doświadczenia i wrażenia autorów z podróży po Laponii. Dostałem natomiast pracę popularno-naukową dotyczącą wierzeń, kultury i historii Samów, czyli rdzennej ludności tej części Europy. Kultura Samów bardzo różni się od innych, bardziej spopularyzowanych przez mainstream. Jako taka wydaje się, że powinna być ekscytująca i bardzo egzotyczna. Tym większe było moje rozczarowanie, gdy okazało się, że książka, delikatnie mówiąc, nie czyta się najlepiej. Podzielona jest na krótkie rozdziały dotyczące konkretnych zagadnień, ale mimo to język skutecznie spowalnia czytanie. Porównałbym go do języka, jakim piszemy prace magisterskie, a zgodzicie się chyba ze mną, że od tego typu książki oczekujemy czegoś innego. Mimo wszystko jednak chylę czoła przed autorami, ponieważ wykonali iście mrówczą pracę, przedzierając się przez liczne źródła dotyczące samskiej kultury. Żałuję, że wyruszając na północ Finlandii, nie byłem tak bogaty w wiedzę dotyczącą jej duchowości jak teraz, bo myślę, że to dodatkowo wzbogaciłoby moje odczucia podczas podróży. Laponia, wszystkie imiona śniegu, to coś zupełnie innego niż się spodziewałem. Myślę, że zainteresuje osoby, które ciekawi region, antropologia albo pokrewne jej dziedziny wiedzy, natomiast zdecydowanie odradzam osobom, które szukają lekkiej literatury podróżniczej. Kończąc, chciałem Was zachęcić po raz kolejny do wsparcia inicjatywy charytatywnej. Tym razem nie mam dla Was żadnej konkretnej zbiórki, ale proszę Was, żebyście tak jak ja wsparli konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że moim odbiorcom nie muszę tłumaczyć dlaczego. To tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i zostawienia pod filmem łapek. Już niedługo widzimy się w kolejnych nagraniach, a w planach mamy kolejne top 5 i recenzję książki Dotknięcie pustki autorstwa Joe Simpsona. Tymczasem do zobaczenia.